Jeśli ktoś chce zacząć przygodę z hulajnogą czy rolkami, a nie ma swojego sprzętu, nie musi rezygnować z marzenia. W Dąbrowskim Skate Roomie chętni mogą wypożyczyć sprzęt. Gdy przyszłego mistrza zmęczy trening, może w świetlicy pograć na konsoli. Kto śni o karierze muzycznej raz w tygodniu, może spotkać się z dąbrowskimi muzykami i nagrać w profesjonalnym studiu swój pierwszy kawałek. Świetlica prowadzi także rozmaite zajęcia, m.in. spotkania terapeutyczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionego stowarzyszenia Krokus. Wokół wiele się dzieje. Jak widać, dzieci chętnie odwiedzają to miejsce. Tak, bardzo się cieszymy. Dzieci faktycznie w ferie tutaj przychodzą systematycznie. Pierwszy tydzień ferii mieliśmy obóz Winter Day Camp, gdzie było codziennie po 60-70 dzieciaków z instruktorami, dzieliliśmy ich na grupy, mieli do dyspozycji też świetlicę multimedialną i całe studio muzyczne, gdzie też korzystali z fajnych nagrań, tworzenia muzyki. I w tym tygodniu już tak bardziej na luzie, godziny nieokreślone mogą być tu od rana do 20 praktycznie, więc korzystają na full. Także Skate Room cieszy się coraz większą popularnością, jest inaczej niż było na początku, przybyło także sprzętu. Tak, tak jak na początku mieliście już okazję być tutaj z nami i zobaczyć, że dopiero były momenty, kiedy zamawialiśmy jeszcze sprzęt, budowaliśmy, wyciszaliśmy też, żeby żyć dobrze z sąsiadami. A teraz już jest moment, kiedy faktycznie są przeszkody. Każdy, kto jeździ na deskorolce, rolkach czy hulajnodze, wie, że to jest pomimo małej kubatury naprawdę profesjonalnie zrobiony skatepark, gdzie i przyjeżdżają zawodnicy naprawdę dobrze jeżdżą, a też dzieciaki świetnie mogą się nauczyć jeździć na płaskim, czy na flacie, czy na kątach. Ile dzieci uczestniczy w zajęciach? No to zależy, jakie zrobimy, tak? Bo wiadomo, że jeśli mamy instruktorów darmowych do dyspozycji, to tak jak mówię, było tutaj ogrom dzieciaków przez tamten tydzień. Teraz średnio w każdego dnia około 30 dzieciaków przebywa przez cały dzień na skate roomie, jeżdżąc, ucząc się i bawiąc. Jazda na deskorolce to twoja pasja. Powiedz, jak się zaczęła. To tak, dokładnie zaczęło się to jakieś 5 lat temu. Zaczynałem wtedy jeździć w Katowicach na pomniku trudu górniczego. Wtedy stawiałem swoje pierwsze kroki. Jeszcze swoje pierwsze kroki też stawiałem przed blokiem, wiadomo. Potem przyszedłem na skatepark. Aż to leci już właśnie 5 rok. Mam za sobą eliminację do Mistrzostw Polski, jak i same Mistrzostwa Polski. Niestety nie zdobyłem się na pierwszym podium, lecz też byłem tam wysoko klasyfikowany. Ogólnie uczę też dzieci. Oprócz jazdy samej na desce sprawi mi to strasznie dużo przyjemności, że mogę przekazać swoją wiedzę, którą się nauczyłem przez te 5 lat, przekazać jej dzieciom właśnie tutaj na tym obiekcie skate-roomowskim. No właśnie, jak oceniasz to miejsce? Czy tutaj jest wszystko, co jest potrzebne do nauki jazdy na deskorolce, hulajnodze dla młodych ludzi? Oceniam to bardzo dobrze i sądzę, że tutaj są przeszkody, które są niskie. Jak i mamy mobilne przeszkody, że możemy dostosować do poziomu nauki jazdy, możemy rurkę, którą grindują dzieci, wziąć, obniżyć do ich wzrostu, do ich osiągnięć na desce, żeby tak, że jak na przykład krócej jeżdżą, mają mniejszą podskok na desce, dlatego obniżamy tą rurkę. Idealnie są przystosowane te przeszkody dla takich dzieci, żeby mogły stawiać swoje pierwsze kroki, czy to na desce, hulajnodze, czy na rolkach. To jak najbardziej. Olaf, ty z kolei jeździsz na hulajnodze. Od jak dawna? Od 5 lat. Jakieś osiągnięcia? Pierwsze miejsce w Warszawie na takich zamkniętych zawodach Street Series i drugie miejsce na Radom Jamie w Radomiu. Wytłumacz nam różnicę, na czym polega różnica na jeździe na deskorolce i na jeździe na hulajnodze. Hulajnoga ma 2 kółeczka, zdecydowanie łatwiejsze są postawy, bo mamy kierownicę, którą możemy trzymać, a na desce tego nie ma. Więcej nie ma nic. Więcej nic nie ma, ale na pewno są jakieś sytuacje niebezpieczne, kontuzyjne. Są. No, każdy sport ekstremalny jest kontuzyjny, czy to narty, czy snowboard, deskorolka, czy hulajnoga. A jak oceniasz to miejsce? Jest dobrze przystosowane do jazdy na hulajnodze? Jest wszystko tak, jak powinno być. Dzieciaki są zadowolone. Jeździmy, jest wszystko. Każdą sobotę w Skate Roomie pod okiem instruktora odbywają się bezpłatne zajęcia. Dla postronnego obserwatora jazda na rolkach czy hulajnodze może wydać się kolejną młodzieńczą zabawą.